Nazywam się Bogumiła Worok, jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Od sierpnia ubiegłego roku, czyli od 2023 roku, gmina buduje salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. Salę gimnastyczną obecnie buduje firma, która wygrała przetarg. To jest firma ze Swarzędza Korfus i która obiecała, że na dzień 1 września tego roku sala gimnastyczna przy naszej szkole zostanie oddana do użytku. Która ciągle się rozwija. Mówię tutaj o liczbie uczniów. W 2002 roku, jak obejmowałam stanowisko dyrektora, w naszej szkole było 96 uczniów. Na dzień dzisiejszy mamy 380 uczniów w 17 oddziałach.